przedstawiamy pierwszy na rynku ręczny bezprzewodowy odkurzacz Roborock model H6. Roborock wykorzystał swoje doświadczenie w budowaniu robotów sprzątających do stworzenia ręcznego odkurzacza bezprzewodowego. Duże, mierzące blisko metr długości i ważące blisko 7 kg pudełko mieści wszystko, co potrzebne, by szybko i skutecznie posprzątać każdy zakamarek i dowolną powierzchnię domu. Co w nim znajdziemy? Szczotka z długim włosiem jest idealna do ścierania kurzu i odkurzania płaskich powierzchni. Sawka szczelinowa doskonale sprawdzi się podczas czyszczenia trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin. Metalowa i elastyczna rura zwiększają zasięg każdej z końcówek i umożliwią dotarcie do każdego miejsca. Napędzana silnikiem mini szczotka doskonale wciąga kurz z miękkich mebli. Nada się do czyszczenia foteli, kanap czy tapicerek. Szczotka do podłóg dzięki miękkiej rolce skutecznie wychwytuje nawet najdrobniejszy pył. Dzięki składającemu się z dwóch elementów uchwytowi ściennemu przechowywanie odkurzacza jest proste i nie zabiera dużo miejsca. Znajduje się w nim miejsce nie tylko na sam odkurzacz, ale także wszystkie ssawki. W zestawie znajduje się również komplet elementów montażowych. Do uchwytu zamontować możemy znajdującą się w komplecie ładowarkę sieciową, czyniąc z niego stację ładującą dla naszego Roborocka H6. Odkurzacz może być także ładowany bezpośrednio, z pominięciem uchwytu. Najważniejszym elementem zestawu jest oczywiście jednostka główna modelu H6. To właśnie w tej zgrabnej, ważącej niespełna 1,5 kg i wykonanej z wytrzymałych materiałów obudowie zamknięto wszystko, co potrzebne, by sprzątanie było szybkie i skuteczne. O szczegółach budowy jednostki głównej oraz jej funkcjach opowiemy w jednym z kolejnych materiałów. Ten i inne modele Roborock znajdziecie w sprzedaży u oficjalnego polskiego dystrybutora marki firmy Jamicon. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.